Stanisław Poniatowski. Poniatowski urodził się w 1732 roku w rodzinie szlacheckiej Łuczynie. Poniatowski był bardzo wykształcony, a nawet występował w teatrach. W 1755 roku wykonał funkcję sekretarza w Petersburgu, gdzie jej poznał Katarzynę, z którą miał 3-letni romans. W 1764 roku, po śmierci Augusta III, zaczęły się wybory króla Rzeczypospolitej. Głównymi kandydatami byli Czartoryscy. One zaproponowały Katarzynie działać razem. Katarzyna się pogodziła, ale zaproponowała Poniatowskiego jako króla. Poniatowski w pierwszym roku swojej władzy otworzył szkołę rycerską i uczynił jej finansowanie przez Rosję. Później otworzył pierwszą w Europie Komisję Edukacji Narodowej. Po reformach odbył się rozbiór Polski i wprowadzony rząd rosyjski. Dopiero w 1790 roku po Sejmie udało się pozbyć wpływu rosyjskiego i wprowadzić reformy. I już 3 maja 1791 roku założył pierwszą konstytucję. Powrócił wpływ rosyjski. Poniatowski najpierw był zmuszony podpisywać dokumenty rosyjskie i później został wywięziony na zesłanie do Grodna, gdzie jej podpisał akt abdykacji. Poniatowski zmarł w 1798 roku w Petersburgu. Podsumowując, nie był ani bardzo dobrym, ani bardzo złym królem.